Zapraszam również na kanał Tech Pogawędka, podcast pełen technologii. Cześć, witam Was. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się omówieniem aparatu w HTC One, tak więc przejdźmy od razu do rzeczy. Czyli tutaj mam skrót na LockScreenie od razu. No i to jest sam interfejs właśnie aparatu. Tutaj możecie dostrzec taki suwak po prostu do zoomowania. Taka prosta rzecz, nic specjalnego. Tutaj możemy przejść do naszej rolki z aparatu bezpośrednio właśnie z aplikacji. I tutaj mamy dwa klawisze. Tym po prostu robimy zdjęcie. Ten przenosi nas w tryb nagrywania. I co dziwne, że jak naciśniemy ten przycisk, to od razu on zaczyna nagrywać ten telefon. No to jest trochę dziwna rzecz moim zdaniem, ale da się to przeżyć, bo byłem przyzwyczajony po prostu do tego, że przechodziłem w tryb kamery i dopiero wtedy trzeba było włączyć nagrywanie. No i tutaj mamy różne filtry, które możemy nakładać bezpośrednio właśnie w tej aplikacji na nasze zdjęcia. Niestety działa tylko właśnie w trybie standard zdjęcia, który mam teraz uruchomiony. Tutaj w lewym górnym rogu możemy przełączać pomiędzy trybami lampy błyskowej. Tutaj w samym środku jest opcja Zoe, którą Wam już tam omawiałem w recenzji, czyli ona tworzy tam krótki filmik ze zrobionych zdjęć. No i tutaj mamy ustawienia. No i tutaj się dzieje moim zdaniem najwięcej, czyli możemy tutaj się przełączyć pomiędzy aparatem głównym, czyli tylnym, na aparat przedni, możecie mnie teraz zobaczyć. No i ponownie wróćmy do aparatu tylniego. Dalej przejdźmy do ustawień. I mamy tutaj scenę, mamy teraz odpalony standard, mamy opcję noc, HDR i możemy robić panoramę. Tryb filmów, czyli mamy tutaj zwolnione tempo, ciekawa opcja. Szybkie HD, 60 klatek, no i film z HDR. Potem mamy ustawienia różne, wyzwalacz możemy włączyć, możemy przełączyć między kadrami, czyli na przykład kwadratowy, zdjęcia na Instagrama, możemy taki kadr sobie zrobić. Więc to jest bardzo też ciekawe, że nie musimy już potem tego przecinać osobno. Ja sobie ustawiam dalej szeroki, jaki miałem. No i potem mamy jakość wideo. Tutaj również sobie możemy ustawić pomiędzy 1080p, 720p, jakąś tam tragiczną jakością. LMS, podgląd po wykonaniu, możemy uruchomić sobie regulacja obrazu, czyli takim suwaczkiem sobie tutaj możemy ustawiać te rzeczy. O, tutaj mamy plus, minus, też ciekawa opcja. Naprawdę, potem mamy ISO, balans bieli, możemy sobie na przykład takie ustawić, żarowe, światło dzienne. Naprawdę wiele przydatnych opcji jest. Ciągła seria zdjęć, czyli to jest to, że po przytrzymaniu klawisza robi nam kilka zdjęć po prostu. I teraz muszę odpalić mój kod, aby zobaczyć te zdjęcia. No i tutaj je mamy. No i dalej w ustawieniach byliśmy w ciągłej serii zdjęć, opcje aparatu potem, czyli wykrywanie twarzy, wykrywanie uśmiechu, tagi geograficzne. Opcje migawki, czy dźwięk migawki, i możemy zrobić tak, że jak ustawiamy sobie autofokus, i po prostu wtedy automatycznie telefon robi nam zdjęcie. Ja tego nie ustawiłem, ponieważ tego nie lubię, takiej opcji. No i potem mamy siatkę, regulację ostrości wideo możemy zablokować. No i przywrócić tam wartość domyślnej, pomoc, porady od HTC mamy. Więc to by było całe omówienie interfejsu aparatu. Zdjęcia moim zdaniem wychodzą dość ciekawe. Wcale nie trzeba się bać tych 4 megapikseli, w zasadzie ultrapikseli, więc naprawdę ja ten aparat lubię i nie ma się do czego przyczepić. Więc dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, łapka w górę i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.